Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Cudownie, że jesteście, że wracacie. Bardzo mnie to cieszy, motywuje. Dodaje mi to dużo inspiracji. Fantastycznie. Kochani, pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Oczywiście pamiętajmy zawsze, że nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie tutaj poszukiwać informacji. Każdy z nas może dowolnie ze swojego kosmogramu, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale jeśli czujesz, aby sprawdzić informacje w Twoim kosmogramie, na przykład w znaku Barana, bo masz w Uranie albo połączone z Plutonem czy z Merkurem, jakakolwiek planeta, szukaj, buszuj. Jeżeli czujesz, te informacje są tu dla Ciebie, jak najbardziej zapraszam serdecznie. Zapraszam Was też na nowy kanał Tarot i Oracle. Jeżeli ktoś ma ochotę uczyć się tarota, posłuchać o wahadle, czy zobaczyć jakąś recenzję kart, zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, zaczynajmy już horoskop na ten tydzień. Zapraszam. Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Na czytaniu, o, jak szybciutko Wam wypadła pierwsza karta, 28 wibracja, mamy joy, czyli radość, takie spełnienie, zabawa i mamy music, czyli muzyka. I tu zdecydowanie widzimy pełnię księżyca. Też czuję taniec tu, słuchajcie. Wiecie, tak myślę, że tak czuję, że jest to taka zachęta dla Was, żeby właśnie pozwolić sobie na więcej odpoczynku z muzyką, albo więcej odpoczynku z tańcem na przykład, albo też, ponieważ tu jest, widzicie, jakby plaża, niebo, może natura, może właśnie wyjście gdzieś nad wodę, może wyjście gdzieś, gdzie czujecie się dobrze, gdzie możecie odpocząć, prawda, od tego, co w życiu się dzieje na co dzień. Od jakichś trosk, jakichś kłopotów, cięższych energii. Czuję, że taki potrzebny Wam jest odpoczynek. Trochę wyizolowanie się i pobycie ze sobą, albo z naturą właśnie, albo z muzyką, albo z tańcem, albo ze sztuką może też. Tak, jeżeli ktoś z Was zajmuje się sztuką, to tutaj czuję, że będziecie mieć wenę twórczą. Piękny tydzień wtedy dla Was, taki twórczy tydzień. Siedem pentakli i dwie buławy. Zobaczcie, nawet te siedem pentakli to potwierdzę, bo jak widzę kartę siedem pentakli, to widzę malarza, który maluje obraz, prawda? Pomalutku, tak, punkcik po punkciku, czy tam kreseczka po kreseczce, prawda? Pojawiają się kolejne rzeczy. Tak jak rzeźbiarz też rzeźbi, powolutku mu to wychodzi, czy ktoś robi na drutach. No, siedem pentakli dla mnie to jest taka długa praca, która potem przynosi fantastyczne efekty, kiedy się faktycznie dużo czasu, energii poświęci temu, czemuś. Więc tutaj czuję, że to jest zachęta. Jeżeli już to coś robisz, to rób to dalej, ale będzie trzeba tu dokonać jakiegoś wyboru. Może coś dopracować, może w tym są dwa kierunki jakby możliwe i się zastanawiasz, który wybrać tutaj. Król mieczy, mamy jako temat ważny, relacje, związki, wow, as pentakli, ale pięknie. Oj, tu macie słoneczko, od razu mi to słoneczko się pokazało. Czyli wiedziałam, że to gdzieś tutaj dla Was będzie. Cudownie, rada. Sześć pentakli. Bardzo dobry tydzień dla Skorpiona. Cudownie, bardzo się cieszę, już Wam gratuluję. Poprzedni tydzień chyba też był ok. Albo miesięczny horoskop. Zobaczcie sobie, jakbyście jeszcze nie widzieli. Bo wiem, że był naprawdę fantastyczny któryś horoskop dla Was. Tutaj, jeżeli jest jakiś nowy Skorpionek na kanale, zawsze mamy trzy karty, które trzeba się w nich odnaleźć, w tej historii. Czy to jest coś, co się zdarzyło już w moim życiu, coś, co się teraz dzieje, albo coś, czego może nie rozpoznaję, to wtedy to może przyjść w przyszłości tak zwanej, ale pamiętaj, nie musi, bo czytanie ogólne, tak? Mamy rycerz mieczy, sześć kielichów, wow, i dwa kielichy! No to tu ewidentnie jakieś skorpionki mogą poznać kogoś, kto
będziesz mieć poczucie, że to jest twoja bratnia dusza, że nadajecie na tych samych falach, że jakby wasze pragnienia, chęci, albo inaczej powiem, wasze poczucie estetyki jest to samo. O, i tutaj łączy mi się to znowu z tą kartą, więc może słuchacie tej samej muzyki, może lubicie ten sam rodzaj artyzmu, może lubicie taniec na przykład oboje, albo rozumiesz, czyli coś tutaj was będzie pięknie łączyć, będziecie mieć takie poczucie właśnie bycia, przynależności jakby, prawda, do tego samego nurtu, przyjemności, radości, prawda, w życiu, na przykład muzyka, taniec, no nie wiem, jakiś artyzm właśnie. Tak, czuję taką pełnię szczęścia dla was, kochani, ale cudownie. Tak, uwaga na piątkę pentakli, czyli uwaga na ujmowanie sobie. I to powiem wam, ja tego nigdzie nie położę, bo ja poczułam, że teraz ktoś sobie pomyślał, no ta jasne, jak mi się tam coś takiego dobrego przytrafi, to mi coś tam gdzieś tam wyrośnie, prawda? To jak tak myślisz sobie tutaj o sobie, to sobie osobiście w tym momencie odbierasz możliwości, żeby przeżyć coś fantastycznego. Więc chcesz dalej marudzić i nie przeżyć tego? Czy może przestaniesz marudzić i jednak uwierzysz w to, że możesz przeżyć coś dobrego, coś fajnego? I pozwolisz sobie na to, czyli po prostu sobie przyzwól, myśląc sobie pozytywnie o sobie i o swoich możliwościach. Po prostu takie przyzwolenie ty sobie daj na to. To jest, kochani, najważniejsze. Bo jeżeli sami blokujemy radość, która chce przyjść do naszego życia, to ona nie przyjdzie. Jakby ktoś radosny chciał wejść do domu, a ty mu zatrzaśniesz drzwi przed nosem, to myślisz, że ci będzie na siłę się do tego domu ładował. Wiadomo, że sobie pójdzie. Od takiego gbura, co mu tu drzwi zatrzaskuje przed nosem, wiadomo. Ja bym poszła, bym uciekła. W życiu bym się nie wróciła tu już więcej. Więc jeżeli chcesz, żeby do twojego życia szczęście zapukało, to musisz mu otworzyć drzwi. Czyli zacząć pozytywnie myśleć, że jest to możliwe. Że może to się stać, zdarzyć. Tobie przytrafić. Dwie buławy po raz drugi. Fantastyczne karty macie, kochani. Zaraz będę to wszystko opowiadać. Ale czuję, że tu są osoby, które marudzą właśnie bardzo i nie widzą, no bo tak, wiadomo, dużo osób mówi tak, jak zobaczę, to uwierzę. No to w życiu wtedy nie zobaczysz, bo żyjemy w przestrzeni, w której zobaczysz, jeśli uwierzysz, zobaczysz, jeśli zapracujesz sobie na to, prawda? A jeżeli siedzisz i marudzisz, no to dalej siedzi i marudź, a inni będą po prostu pić szampana i się cieszyć. Karty cudne. Tydzień fantastyczny, już to widać. Wezmę sobie wszystkie karty, rozłożę, żeby wiedzieć, w którą stronę to idzie. Zdecydowanie ktoś tu z was będzie bardzo wow. Soulmate, bratnia dusza. Tak, będzie ktoś tu z was poszerzał sobie horyzonty, sięgał po coś więcej. Może ktoś z was się zastanawia nad przeprowadzką, nad wyjazdem gdzieś, za granicę na przykład, przeniesieniem się gdzieś, czy to turystycznie, czy tak już bardziej na stałe, może też. Możecie otrzymać też taką propozycję właśnie, czy to turystycznego odwiedzenia, prawda, kogoś, czy na stałe także. W ogóle tutaj, słuchajcie, Słońce i Karta Diabła, co pokazuje tutaj absolutny sukces finansowy, sława, w ogóle... powodzenie ogromne, szczęście potężne, coś czego, co tak nagle po prostu spada i tak naprawdę wynika to z zajmowania się tym czymś, co sprawia ci radość, co daje ci szczęście. Tak, i to jest oczywiście dla tych osób, które są gotowe na to szczęście, bo wszystkie marudy, które sobie marudzą, no to dalej sobie będą siedzieć i marudzić, więc tutaj nic się na siłę, żadne szczęście na siłę się wpychać wam nie będzie, to spokojnie, jak sobie chcecie marudzić, to sobie będziecie mogli dalej marudzić, o to chodzi. Natomiast jeżeli ktoś tu z was jest otwarty na szczęście i chętnie przyjmie to szczęście do siebie, bo wierzy w to, że jest to możliwe, to tutaj jak najbardziej, kochani, ten tydzień może was tak przepięknie zaskoczyć, jakiś przełom tu może być. Tak czuję w waszym postrzeganiu także, ale jakby dostrzegacie możliwości i
w czymś i zaczynacie to obserwować, myśleć, analizować, kombinować, prawda? Może się tu doradzacie kogoś. Powiedz mi, podpowiedz mi, jak ja to mogę zrobić, jak to mogę zadziałać, prawda? Tak, wow, ale macie cudne czytanie, kochani. Przepiękne. Zobaczcie, boat. Jest taka piosenka, teraz mi wszedł do głowy. Row, row, row the boat down, down the stream, coś tam, nie mam tam całego, ale właśnie jak zobaczyłam tą kartę, to zobaczyłam was, jak płyniecie z radością, uśmiech od ducha do ucha i płyniecie sobie, to jest taka radosna piosenka. Czyli, kochani, to co wcześniej stało, przyblokowane gdzieś, podejmujesz jakąś decyzję, bardzo przemyślaną, z chęcią poszerzenia może grona znajomych, może grona współpracowników, może poszerzasz sobie horyzonty jakoś, poszerzasz sobie, poszukujesz w nowych obszarach jakby, nie wiem, tam gdzie chcesz pracować, czy tam gdzie chcesz właśnie może jakaś pasja, hobby związana właśnie z tym, co tutaj wcześniej mówiłam. W każdym razie jakby wychodzisz poza strefę komfortu i sięgasz po coś więcej niż do tej pory, prawda? Niż wcześniej. I to ci przynosi ogromną radość, ogromne szczęście, ogromne spełnienie. Czuję, że tu się pojawiają osoby właśnie, z którymi jakby... Tak jak się mówi, jest takie powiedzenie, że to samo w duszy gra, prawda? Tym osobom. To tutaj tak czuję, że jakby mówisz, że... To samo wam w duszy gra, to samo macie poczucie właśnie estetyki, poczucie piękna, te same pragnienia względem tych przeżyć, bo tu chodzi o jakieś emocje, uczucia, tak jak na przykład ktoś kocha iść do teatru, bo wtedy przeżywa przepięknie, ktoś idzie do opery, będzie przeżywał, ktoś idzie na koncert, prawda, klasyczny, a ktoś idzie na koncert rockowy i tu się wzruszy, więc... Kochani, to chodzi o takie właśnie piękne emocje, które będą towarzyszyć wam podczas przeżywania tego czasu, więc cudownie. Widać tutaj jakieś świętowanie, więc pewnie jakieś urodzinki tutaj jakieś, jacyś z was będą przeżywać. Jeżeli masz tutaj urodzinki w tym czasie, to wszelkiego spełnienia dla ciebie, dużo zdrówka i niech ci się to jak najpiękniej zrealizuje. Tutaj karta, która nam wyskakuje, mówi o równowadze, o balansie, więc pamiętaj o tym, bo tu mamy u góry jeszcze, kochani, 6 pentakli, czyli równowaga w braniu i dawaniu. Pamiętaj, żeby równoważyć wszystko, co dostajesz, czyli nie da się mieć wyciągniętej ręki cały czas, prawda? Ale też nie da się cały czas dawać ze siebie. Życie jest serią wdechów i wydechów. Wdechy to jest branie, prawda? A wydechy to jest dawanie. Nie jesteś w stanie tylko dawać, czyli wydychać powietrza i nie jesteś w stanie tylko brać, czyli tylko wdychać, bo spuchniesz jak balon wtedy, prawda? Wiadomo. Więc chodzi tu o to, kochani, żeby pozwolić sobie na to, żeby była równowaga. Jakaś bratnia duszyczka się tu pojawia i tu, kochani, w dwóch kartach. Nawet w trzech tu widzę, bo ta karta słońca też jakby tak, jakiś sukces niesamowity. Czuję, jakbyście nabrali odwagi, te osoby wszystkie, które są odważne i radosne i chcą przyjąć to szczęście swojego życia, nabieracie odwagi i takiej pewności siebie, żeby to zrobić, prawda? I sięgacie po ten sukces, który ja to czuję, że jest wam pisany. I wynika on właśnie z tej zajmowania się tymi rzeczami, które wam sprawiają radość. Więc kurczę, to jest po prostu idealna sytuacja, w moim postrzeganiu oczywiście. Mamy tutaj rycerza mieczy, mamy tutaj króla mieczy i mamy tu pazia mieczy. Więc zdecydowanie tu krok za krokiem idź sobie pomalutku, obserwując, zastanawiając się, poszukując kolejnych kroków, informacji na ten temat, zasad, reguł i tak dalej, czy podpowiedzi, jak ja mam to po kolei zrobić i pomalutku tutaj idź, aż dotrzesz do króla mieczy, czyli do szczytu jakby, tak, możliwości. Mag pokazuje, że masz te możliwości, masz to wszystko, teraz tylko wykorzystaj ten fakt i coś z tym zrób. Tutaj też czuję, że może być jakaś współpraca, czyli może kogoś znasz albo poznasz, z kim zaczniesz współpracę, albo rozwiniesz tą współpracę i sukces gwarantowany, ja bym powiedziała, tutaj jest. Ale ja mówię tu oczywiście do osób, które coś robią,
Nie do osób, które siedzą, marudzą, nic nie robią. Tutaj pamiętajcie, kochani, jak coś robisz, działasz, rozwijasz, myślisz o tym od dawna, kombinujesz tutaj, prawda? To tutaj jakby przychodzi taka ostatnia, ta karta świat dla mnie to jest jak taki ostatni puzzle, prawda? Którego brakowało, nagle się pojawia i widzisz, że masz więcej niż jedną możliwość, dwa razy dwie buławy, więc tu, kochani, będą jakieś żniwa, bo to dwie buławy to troszkę takie żniwa na swój sposób. Natomiast też takie pierwsze żniwa, takie pierwsze zwroty jakby, czyli widzisz, że się to podoba i zaczynasz kombinować, ok, to co z tym dalej zrobić, prawda? Skoro jest dobra wymiana w braniu i dawaniu, ok. As pentakli pokazuje, że tu w ogóle jakaś niesamowita rzecz się zadziewa. Może jakaś osoba, właśnie poznajesz jakąś osobę, może jakąś wiadomość dostaniesz od kogoś i to będzie niesamowita osoba i będziesz chcieć właśnie... jakby popłynąć dalej już w towarzystwie, prawda? Czyli jakaś relacja się tu może zacząć. Oczywiście to może być romantyczna relacja, ale to może być też przyjaźń, kochani, niesamowita, jak najbardziej. Co jeszcze czuję? Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, urzędowe, tu się coś udaje. Tutaj dla jakichś skorpionów tutaj jest taki sukces z przytupem. I albo to się już dzieje w tym czasie, albo... zaczynasz widzieć te możliwości tu potężne i działasz w tym kierunku i ten sukces przychodzi do ciebie, kiedy wypracujesz sobie go, bo karta Słońca, ona dla mnie plus karta Diabła pokazuje wypracowany sukces w materii, prawda? Gdzie jest radość, świętowanie, bo było zaangażowanie, był czas, było poświęcenie tej energii i jest sukces w związku z tym. Tak jest. Ok, zobaczmy prawdę ukrytą tutaj dla Was. Ktoś tu czuje, że kogoś zostawiacie za plecami, za sobą. Nie wiem, gdzie to dać, bo są tak piękne karty, w ogóle to tu nie pasuje mi. No ale wiadomo, każdy ma przeszłość, więc ktoś się czuje zostawiany za plecami, że gdzieś idziesz dalej. No i ta łódź tutaj, no właśnie, tu powinnam dać. Dobra, już nie będę przykładać, bo widać, że idziesz dalej ze swoim życiem. To nie był czas dla nas, więc znowu tutaj gdzieś... Nie wiem, czy nie dam tam, bo tam nie będziecie widzieć. Dobra, tu wstawię, kochani. I to była moja wina, ale obwiniłam ciebie. No więc widzicie, no tu są jakieś kwestie z przeszłości. No właśnie, może być też tak, że ktoś z przyszłości przybędzie do ciebie, żeby ci coś wyjaśnić, może żeby cię przeprosić. Może ty poczujesz taką potrzebę, żeby coś wyjaśnić, za coś przeprosić i tutaj będzie później zgoda, połączenie na nowo, pojednanie, więc tak, możliwe są też pojednania, właśnie, tego nie powiedziałam. Tak, ważne, ok. No to mi nie wybierz kartę na końcu, kochani, jeszcze tydzień macie w ogóle fantastycznie, ja bym powiedziała sukces, spełnienie, świętowanie, radość, ale daj sobie też czas, pozwól sobie na odpoczynek, daj sobie tą przyjemność, to co ci tą przyjemność sprawia, tą radość, posłuchaj muzyki, potańcz, zajmij się jakimiś sprawami artystycznymi, bo ewidentnie w tym tygodniu stworzycie coś fantastycznego, albo to będzie zaczątek, albo to będzie rozwijane. Tydzień niesamowity, kochani. I możecie też poznać niesamowite osoby, albo sobie uświadomicie, że macie przy sobie niesamowite osoby. Dużo tutaj niezwykłych rzeczy widzę. Tu koziorożec i lew nam się spotykają, więc może to dla kogoś jest istotne. Okej. Jeszcze jedna rzecz. Szczerość, bezpośredniość, prawda, naturalność. To jest ważne, kochani, też. Tak jest. Okej. Tu możemy zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Masz trzy możliwości. Lecimy po kolei, kto gotowy. Jedyneczka, mamy idealny moment. Numer dwa, mamy tak. I trójeczka, najpierw odpuść przeszłość. Wow, ale macie fantastyczne czytanie. Zaangażuj się, a sukces murowany. Tak powiem. Utulam, kochani, mocno, do usłyszenia. Pa, pa.